Witajcie! Jako, że rekordy popularności na moim kanale bije cały czas film o Fordzie Transicie i jego prezentację, to pokażę wam, nad czym teraz pracuję w związku z moją Westfalią. Oto i ona, jak już pewnie wiecie, zainteresowani wiedzą, to jest wnętrze. Słuchajcie, jak już wam opowiadałem, mam tutaj solarny system grzania wody. W tej chwili on jest wyłączony, bo chyba cała elektryka była wyłączona. O tak, była wyłączona. To jest solarny system grzania wody, którego schemat wam właśnie pokazuję na ekranie. Polega on na tym, że jest 100-watowa grzałka wrzucona w zbiornik, jeden ze zbiorników, 25-litrowy zbiornik wody. No i grzeje tam, jak jest słońce i jak się włączy to rano, to do wieczora ogrzewa. Ciało także pokazuje tutaj procentową ilość wody, która jest w zbiorniku, litrową ilość wody w przeliczeniu na litry. Mamy tu także temperaturę w tej chwili wody, jak widzicie dosyć niska, bo w tej chwili jest około 2 stopni na zewnątrz, a w nocy były pewnie przymrozki. I że nastawa jest wyłączona, czyli że nie grzeje, możemy ustawić 5 stopni, 10 stopni i tak co 5 stopni możemy sobie ustawiać temperaturę wody. Tutaj jest taki symbol, się pojawia grzania, to znaczy, że w tej chwili jest grzałka podłączona z solarem, ale przy dzisiejszym słońcu nie sądzę, żeby cokolwiek to zadziałało. Chodź, chodź. Dobra, słuchajcie, może teraz zamknę drzwi i opowiem wam, co chcę teraz zrobić. A w międzyczasie włączę ogrzewanie postojowe, żeby trochę się zrobiło tu cieplej. Bo mamy w tej chwili niewiele, to znaczy 5 stopni na zewnątrz. Więc co chcę zrobić z tą ciepłą wodą, którą mi brakuje w tym kamperze? Postanowiłem zbudować sobie coś na wzór jednego z bardziej popularnych ogrzewań wody na świecie. Taki jest jeden niemiecki producent, który produkuje gazowe ogrzewacze wody. Zamierzam zbudować sobie coś podobnego, tyle że kupiłbym ten oryginał, ale ten oryginał jest taki duży, nie mogę go gdzie zmieścić w Transicie. Chcę zbudować coś, co mieści się pod spodem, coś, co będzie troszkę mniejsze, będzie bardziej kompaktowe. Zastosować taki sam sterownik jakby na wyświetlaczu E-Link, jak tam mam. I tyle. Zapraszam na wstęp teoretyczny, jak chcę to zrobić. I jeśli wam się spodoba i będzie dużo komentarzy, to nie dość tego, że pokażę wam, jak to zrobiłem, bo zasadniczo ten system już prawie działa, to może udostępnię wam wszystkie dokumenty, schematy, dokumentacje, kody programów, wszystko, co chcecie, żeby zbudować taki sam ogrzewacz wody gazowy. Jak już mówiłem, jedyne, czego mi brakuje w moim małym kamperku, to jest ciepła woda. Jakiś czas temu zbudowałem to grzanie solarne, które opisywałem przed chwilą, ale ono się zupełnie nie sprawdza. W związku z powyższym stwierdziłem, że należy zbudować bojler gazowy. Bojlery gazowe są dostępne na rynku, kompletnie mnie nie interesują, gdyż muszą one pracować wewnątrz, są bardzo duże. No i jakby nie mam gdzie ich umieścić. Mam jedno miejsce w Transicie, które postanowiłem przeznaczyć właśnie na taki bojler, ale musiałem zbudować to urządzenie sam. Koncepcja się zaczęła od tego, że nie wiem, kupiłem sobie taką kuchenkę turystyczną. Myślałem, żeby może zrobić coś na ten wzór. To znaczy taka kuchenka turystyczna sterowana elektronicznie, to znaczy jakiś elektrozawór, który będzie odpalał, dopuszczał gaz do tego i puszczał iskrę. To znaczy jakiś skrobnik, który będzie wyzwalany. No i nad tym jakiś garnek, tak naprawdę woda, która leci do kranu i która dopływa z instalacji wodnej w kamperze. Zacząłem sobie projektować tak naprawdę obudowę do tego tutaj palnika. Tutaj jakby rozebrałem sobie, że to jest druga taka kuchenka, którą mam w domu, ale jedną taką rozebrałem sobie i na tej podstawie chciałem zbudować coś własnego. Problem tutaj był taki, że należało odgrodzić jakby dopływ powietrza i dopływ gazu i jakby cała przestrzeń grzana ma być zamknięta jakby w stalowej obudowie po to, żeby jakby chronić się przed ewentualnym pożarem czy jakimiś innymi złymi rzeczami. Zaprojektowałem sobie taki pierwszy palnik. Tu jak widzicie w tym palniku jest tak, że tu ma wchodzić, to jest wlot powietrza, to powietrze ma wpadać do tej komory. Ta komora ma być zamknięta. Tutaj na dole nie jest dorysowane jeszcze ścianki, ale to miało być komora zamknięta. Gaz miał być wprowadzony tutaj przez ten otwór.
wychodzić tym otworem przez odpowiednią dyszę dławiącą, bo oczywiście budując to urządzenie, chciałem, żeby to było na instalację gazową, taką jak mam w kamperze, to znaczy na 50 mBarów, a tutaj jest na kartusz, także dysza zupełnie będzie inna pewnie. Dlatego zastosowałem tutaj dysze standardowe z gwintem M6. Tu miał być mieszacz powietrza, który miesza powietrze z gazem przez te otwory z tej komory, jakby z tej komory powietrznej, która jest zamknięta, a na górze miał być wsadzony właśnie ten element palnika gazowego. Nawet sobie takie coś uspawałem. Nie jest to jakiś szczyt spawania, ale postanowiłem sobie to pospawać z elementów aluminiowych, z tego względu, że takie akurat miałem. No jak widzicie, jest tutaj ta nagwintowana ta dysza, są te otwory, też nie jest to zaślepione tak, żeby dostarczyć powietrze tylko z jednej strony, ale to było na razie taki proof of concept. Położyłem ten palnik, ale to nie bardzo działało. Ale no nie poddawałem się dalej, próbowałem coś tam wywalczyć. Zaprojektowałem sobie inny palnik. Ten palnik był bardziej zbliżony do koncepcji palnika Bunsena. Jak wykorzystałem tu też gotowe elementy, to znaczy ten element to jest tak naprawdę gotowy element do układów hamulcowych samochodów. Tutaj jest dospawana rurka grubościenna 10 mm, o ile dobrze pamiętam. A tu jest pręt M6, za pomocą który, na który chciałem nakręcać taką wielką jakby podkładkę, po to, żeby regulować dawkę powietrza, przez co regulować skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Tu była taka rurka, w którą chciałem wkładać jakby część drugą palnika. Ten palnik też sobie zaprojektowałem. To jest pierwsza wersja tego palnika, właśnie wsadzona w tamtą część. Tutaj było takie rozgałęzienie, żeby szło na dwie strony i przez te dziurki miała wylatywać gotowa mieszanka paliwowo-powietrzna, która miała być zapalana i miała grzać zbiornik. Coś takiego nawet sobie uspawałem, co prawda potem musiałem to obciąć, bo do czegoś tam potrzebowałem kawałek rurki. No ale to też nie zdało egzaminu, to po prostu nie działało, nie robiło dobrego płomienia. Moim kolejnym tropem było przebudowanie tego palnika. To jest też element z układów hamulcowych, tylko zeszlifowany już na okrągło, stoczony tak naprawdę. Ta rurka jest też przyspawana tylko na wierzch. Tutaj nie widać oczywiście nalania spawu, ale to jest jakby szczegół. Tu widać, że jest nagwintowana dla tej właśnie dla różnych dysz gwintu M6. Z drugiej strony, tak jak w poprzednim egzemplarzu, wychodzi ten gwint do dławienia, czy tam regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej. To są uszy, jakby już zrezygnowałem z tej rurki. To są uszy do przykręcenia palnika. To jest wejście gazu, zresztą już tutaj nawet przewiercone i tutaj też jest przewiercone to. Do tego zaprojektowałem drugą wersję palnika, taką prostą tak naprawdę. Jest tutaj element, w który wchodzi ta dysza dając gaz pod wysokim ciśnieniem, czy tam pod wyższym ciśnieniem, tworzy podciśnienie, za pomocą którego zasysane jest powietrze. To powietrze się w tej części tej rurki miesza i tutaj wylatuje już taka gotowa mieszanka paliwowo-powietrzna. To jest jeszcze złożenie palniczka, które to zaprojektowałem. Zasadniczo też mogę Wam pokazać w przykroju, jak to wygląda, bo to może się przydać. Jest nagwintowane wejście gazu. Tu oczywiście jest taki stożek, bo to są elementy z układu hamulcowego, więc tam jest taki stożek, który po prostu tą miedzianą rurkę uszczelnia. Tu jest wywiercony otwór do rurki, która jest pionowo postawiona. Tu jest wspawana rurka, która służy jako wspornik przesłony mieszacza. I tu wchodzi jakby palnik, dysza wychodzi mniej więcej tutaj, jest montowana, tworzy podciśnienie, tędy wlatuje powietrze, które jest zasysane z tej strony i tylko wyłącznie z tej strony może być zasysane. Kolejnym krokiem, bo muszę przyznać, że ten palnik w ostatecznej wersji, to znaczy w tej wersji z tym palnikiem bardzo ładnie generował bardzo ładny płomień, który mogłem regulować sobie od bardzo bogatego do bardzo ubogiego. Następnym krokiem było zaprojektowanie obudowy zewnętrznej. Postanowiłem, że obudowa zewnętrzna będzie z blachy stalowej o grubości 1 mm. Tu sobie zrobiłem wymiary takie, aby pasowały mi pod transita. Obudowa wygięta z blachy jedynki.
z otworami tam na różne rzeczy, które zaraz zobaczycie, do czego są poszczególne otwory. Obliczyłem, że jeśli tam 10 litrów, to stwierdziłem, że mój boiler może być o wielkości 7,5 litra. Zresztą większego bym nie zmieścił tak naprawdę w tym miejscu, w które chcę to zamontować, to znaczy pod autem. No i co? Tu mamy obudowę zewnętrzną. Następnie zaprojektowałem sobie sam zbiornik. Sam zbiornik wygląda właśnie tak, jak widzicie w tej chwili. Ma otwór inspekcyjny, jest zbudowany z miedzi, którą początkowo chciałem spawać, ale nie do końca to wyszło, więc jest tak naprawdę lutowany. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w przekroju, bo to też było chwilę rozkminy. Tak wygląda w przekroju ten boiler. I teraz do czego służą te rurki, jakby wszystkie tak. Tu macie rurkę z wprowadzaniem zimnej wody na sam dno zbiornika, po to, żeby jakby woda układała się zgodnie z zasadami termodynamiki, to znaczy zimna na dole, ciepła u góry. Rurka wylotowa u góry, po to, żeby tak naprawdę na początku odpowietrzać zbiornik, jak już będzie pełny wody, to wylatuje ciepła woda i tak naprawdę obiekt termodynamiczny jest zachowany, to znaczy woda wlatuje, zimna woda wlatuje na dół, ciepła wypływa u góry, na dole jest palnik, który to ogrzewa. Tu mamy rurkę, która ostatecznie została zrobiona z tej samej grubości rurki, co cała reszta rurek, ale to jest rurka do pomiaru temperatury cieczy, mniej więcej w środku biolera. I tu jest otwór na czujnik poziomu cieczy, po to, żeby nie włączyć czasami instalacji, jeśli jest za mały poziom wody. Tutaj mamy otwór inspekcyjny u góry. Tutaj mamy jakby już całą koncepcję złożoną w całość. Może zacznę od tego, że obudowa zewnętrzna jest o 2 cm z trzech stron szersza niż zbiornik z wodą. Z tego względu, że kupiłem taką wełnę mineralną, która, czy tam skalną wełnę dwucentymetrową, żeby zaizolować termicznie ten zbiornik. Z trzech stron tutaj jest 3 cm, 2 cm na wełnę skalną i centymetr na wylot spalin. Tu tego nie widać, ale tam jest zrobiony taki łapacz spalin, tu jest wyprowadzone te spaliny. Tu jest zasys powietrza z tą dławiącą przesłoną. A teraz może pokażę Wam, jak to wygląda w przekroju. Tak, to jest dobra przesłona, to przekrój. Więc tak jak mówiłem, zbiornik miedziany, rurki Wam wytłumaczyłem, palnik około centymetra pod zbiornikiem. Wszystko wypełnione wełną mineralną, wełną skalną, aby izolować, tak naprawdę płomień powstaje nad cieczą. Wszystko się to ogrzewa, tu jest wylot spalin. I to wszystko. Jeśli jesteście zainteresowani, pokażę Wam, jak to zrobiłem, ten boiler, jak on działa i w jaki sposób można go sobie samemu bardzo łatwo skonstruować. Pozdrawiam, na razie, trzymajcie się, cześć.